Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek Speedrana. No muszę przyznać, że ostatnio dużo tego Speedrana, sporo podrząd odcinków. Powiem Wam szczerze, złapałem małą fazę na grę, na komentowanie, więc nagrywam póki jeszcze jest siła. I wielka chęć do tego, a jest. Yy, przypominam, że gra, gram na 10 minut. Otóż, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał odcinka yy, poprzedniego, to można sobie zobaczyć. Tutaj się wyświetli pewnie jakaś reklama z tym odcinkiem. A, no i powiem szczerze: no, muszę to powiedzieć tak, no bo już mam jedną porażkę na koncie. 68 gier, jedna porażka. Ranking 1804. Yy, nie poddajemy się, gramy dalej. I lecimy z tematem, komentujemy, gramy, opowiadamy o planach. Jest ruch E4. No i zagramy sobie. Zagram D5, dlatego że po raz kolejny problemy moi przeciwnicy mieli po tym ruchu. Może dlatego, że rzadko spotykany wariant skoczek E6. Wiem, że ktoś mi tam to mówił, żeby tak grać. No widzę, że tutaj już przeciwnik zagrał szybko i zdecydowanie dobrze. Więc po tym ruchu zbijam od razu sobie na D5 z koczkiem. Po C4 zagram sobie z koczkiem tutaj. Jest goniec C4, czyli inne posunięcie. Dobra, jest goniec na C4. Teraz pytanie: czy nie można tak? Znaczy, można, ale ja bym chyba bardziej chciał zagrać, bo mi się wydaje, że on coś takiego będzie kombinował. Jak zagram tak, to on potem zagra tutaj. Będzie mi napierał na D5, a jak zagram E6, to zablokuje sobie gońca. To może być dobre. Dla niego w sensie. Więc y, może zagrać sobie inaczej i zagramy sobie gońcem na F5 tym razem, bo jeżeli zagra tutaj przeciwnik, jak zagram tak, jak on mi zbije, to zbije tym, a jak y, zagra sobie tutaj, ja zagram tu, on zagra tu, ja zagram tu, to już mój goniec nie będzie miał problemów. Więc y, można sobie wtedy to zastosować. No dobra, ale jest skoczek F3, zagramy sobie E6 tradycyjnie. No i myślę, że tutaj goniec po prostu na e7, normalne ruchy trzeba robić. Widzę, że już przeciwnicy tutaj reagują dobrze, zrobimy szybko roszadę. Wyprowadzę za chwilę skoczka prawdopodobnie na d7 i uderzę c5, ewentualnie c5 od razu i skoczka tutaj wstawimy. Goniec na d3, no dobra, albo wybijam. Albo na przykład gram sobie na G4 i próbuję podważyć skoczka. Myślę, że spróbuję zrobić mu trochę problemów i zagram goniec G4. Tutaj bicia na H7 nie ma, jakieś tam tego typu łapki nie działają. Goniec na H5, jeżeli G4 to super, to on sobie trochę otworzy superancko. Zepsuł sobie tutaj króla. I teraz pytanie brzmi, czy odbić tym pionkiem, czy tym? Najczęściej odbijamy pionkiem do centrum, czyli pionkiem H, ale jak odbiję tym, otworzy mi się fajnie wieża. Tylko że ta słabość na E6 będzie tak piorunująca słaba, że nie podoba mi się to. Um, no tak, odbijam pionkiem z chatu, nie ma się chyba nad długo rozlekać nad, nad tym biciem. No dobrze, teraz zaplanuję sobie na przykład C5, żeby troszeczkę powalczyć o te centrum. Ewentualnie zobaczę, czy przeciwnik zagra szybkie, szybkie skoczek e5, to wtedy może skoczek na d7. Yy, ważne, yy, ważna kwestia jest te, taka, że nie mam gońca białopolowego, więc mogę sobie już tutaj troszeczkę yy, pograć trochę, 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 trochę inaczej. Dobra, gram c5. Wy... Poczekajcie, a jaki taki ruch tutaj, a jakiś taki ruch tutaj. Teraz to czy można wykorzystać skoczek f4, bo zasłonił tutaj pole. Ale strasznie mi się chce skoczka wyprowadzić. To jest też druga kwestia. Ale już mogę to wykorzystać. Spróbować dziabnąć tu pionka. Chwila. Tutaj. Tutaj zbije, On tu. Ja nie będę miał powrotu. Haha! Sprytnie. Jeżeli widzi ten ruch, to sprytnie. Tylko jeszcze raz tak. Tak. Dziabnąć mogę tu. Tu. Mogę F5 też zagrać. Takie szalone posunięcie. I wtedy... Nie dobra, tu nie będę kombinował. Gramy C5, bo czasami po wybiciu, jak goniec wybije, może się przydać do ataku na F2. Dobra, poszło zagranie skoczkiem, czyli tak czuję, że on coś tam widział jednak. Wybijam na D4. Jeszcze brakuje mi skoczka na C6. Zdecydowanie tego mi brakuje. Jeżeli skoczek zbije, może zagram E5 i potem skoczkiem tu. Tak chyba w ogóle zrobię bez zastanowienia większego. Chodzi o to, że ja tego skoczka chcę tutaj sobie swobodnie wyprowadzić. Nie ma białopolaka, który by gdzieś tam operował na C2B3 i mi tutaj napierał w centrum, więc mogę sobie tak zagrać. No dobra, co to za pozycja? Wydaje mi się, że czarnymi wyszliśmy tutaj bez szwanku. Goniec E7 sobie fajnie tutaj stoi, spogląda w jedną i w drugą stronę. Wymiana Hetmanów jak najbardziej korzystna. Nie chcę grać teraz tutaj, bo jak mi wybije. To ten pionek będzie bezużyteczny. Hetman E2, widzę, że jest wieża D1 przygotowywana. Słusznie zresztą. Myślę, że po prostu zagramy sobie ruch Hetman C7 tak na spokojnie. Zejdę tu z wszelakich związań, ewentualnych. Potem wieża D8, wieża E8. Może jeszcze F5 w zanadrzu. Goniec D2. O co chodzi? No, powiem szczerze, za bardzo nie, nie wiem o co chodzi, ale widzę już tu pewne zależności. Tak. Tylko że skoczek wjedzie tutaj. Wieża zagra na E8. Dlatego, że chcę zagrać teraz F5, jak wjedzie skoczek, przypuszczam, że go palnę, tu palnie, i E4, i na E6 mi nie wjeżdża. I będę próbować tymi pionkami go gnieść. Taki jest plan. Czyli, jak ustawiłem już tutaj wieżę, to prawdopodobnie te pionki będą chciały. Wieża C1 bez sensu posunięcie. Nie wiadomo po co. Kompletnie ruch bezużyteczny. Jedziemy F5 ze swoim planem. Zawsze po takim ruchu mogę się zastanowić jeszcze i nie bić skoczka, a zagrać mogę na przykład goniec F6. Nieco przy. Przystopować, przyblokować i potem kontynuować na przykład ruch E4, z jakimiś tam opcjami, żeby zdobyć potem figurę na G5. Mówię o skoczku, który będzie tutaj stał, ale taki ruch myślę, że jest odważnym przedsięwzięciem. Ha, jednak poszło. No dobrze yy, w takim układzie yy, Dobrze, że jest Hetman tutaj na H, bo już widzę takie opcje, że jak zagram tu on mi wybije, wybije, jakimś cudem skoczek zbije coś. Tutaj Hetman wiedzie na mata praktycznie, ale jest ja wtedy G6 i hetman broni. Dobra, to już takie dalekowzroczne myślę, nie myślę. Myślę, 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 nie myślę. Dobra, yy, myślę albo nie myślę. E4 E4 dostanę widły, chwila. No przecież ja tutaj tak chciałem grać. Albo palnąć. Palne, skoczek zbije. Dobra, nie palne. Gramy gońcem chwila. Hetman C4. ajajaj, Krzysztof, tego nie widziałeś. Krzysztof, tego nie widziałeś. Dobrze, że jeszcze w porę to widzisz. Muszę zbić tego skoczka. Muszę znaleźć czas na obronę tego. Skoczka, trochę się tutaj zagalopowałem. Zbił skoczek i dobrze zrobił. I co dalej? E4, tutaj, tutaj. Spróbujemy. E, spróbujemy w ten sposób. Mam nadzieję, że niczego nie podstawiam, chociaż mi to już e, tak nie bardzo to wygląda, bo nawet nie mogę Hetman F7 zagrać. Poszło wybicie, ok. Wieża F5 teraz może. Czekaj, tutaj, czekajcie, tutaj nastąpi bicie. To może być chyba też odważne w jego stronę. Ale chyba pionkiem. Dobra, bije pionkiem. O jejku, jejku, jejku. Przecież jest Hetman H5. Przypuszczam, że tu zagra. Ale mam na szczęście skoczek na F6. Przecież ja to widziałem, a teraz już. Poszło inaczej. No, małe rozkojarzenie. No, ale widać, że na poziomie 1800, plus już coś zaczyna się tutaj dziać. No, ale dobra, sobie działajmy dalej. Po prostu trzeba będzie chyba zmienić bardziej na solidne debiuty, a nie jakieś takie łapkowe. Jest Hetman, no więc muszę zagrać z koczkiem na F6 bez dwóch zdań. Tutaj mata nie ma. Hetman G6, jasne. No i teraz muszę obronić pionka na F5, więc zagram chyba hetmanem tu, a potem będę groził skoczek S7. I chyba jesteśmy w domu, dlatego że ten hetman już jest tutaj trochę zaplątany. Nie widzę, jak on miałby się stąd odplątać. I przypuszczam, że teraz przeciwnik zdał sobie z tego sprawę, że ten hetman będzie miał problemy. Chyba go mamy. Chyba, chyba go mamy. Czasami fajne, subtelne posunięcie. Jedno może zdziałać cuda naprawdę. Co znaczy subtelne? E, wykorzystujemy błąd przeciwnika. Subtelne posunięcie chodziło mi o to, że hetman zagra na e5 i będę bronił pionka. No i teraz po prostu jest skoczek e7. Nie widzę jak się przed tym bronić. W ogóle białe zagrały na pewno te dwa ruchy źle. Jestem przekonany, bo z d2 jeszcze jak cię mogę. A. Ale chwilunia, no to tutaj daję szacha, a potem tu. Aha, skoczek tu. Może jednak tak zagrać. Sprytnie to sobie wymyślił. w locie nie mogę bić. Gramy tu. gram tu, bo jeżeli, to znaczy tak, on może mi też tak zagrać, oddać figurę, hetman się wyplączę. dobra, pełna zgoda, zawsze mam za nadrzut tego szacha i skoczek na e7, więc dobra, jest goniec, jak zagram tak, no to zagram tak dogram tak, chodzi o to, że on zagra wieżą, ja wezmę hetmana na g6, on mi weźmie hetmana, a ja zbiję tutaj, będę ją wieżę więcej czyli jednak tu się nie da nic Zdziałać. Magia umysłu, słuchajcie, te szachy to jest walka umysłów. Piękna gra, piękna gra. Czasem jej po prostu nienawidzę, bo jest przesyć za dużo tych szachów. Codziennie szachy i szachy i szachy. Ale tak naprawdę, wiecie, wstaje nowy dzień i dalej się chce grać. No zresztą, jak w każdym sporcie czy dziedzinie, odpoczynek od tego jest konieczny. Poczekajcie, poczekajcie. Muszę tak zagrać Hetmanem, żeby bronić cały czas F5, więc Hetman. D7 działa, bo Skoczek tutaj też to broni, więc chodzi o to, żeby tylko obronić tego pionka. Ale zaraz, a niekoniecznie. Przecież Skoczek już broni tego pionka. Nawet mogłem zagrać Hetmanem na C6. Ale to też działa, bo przynajmniej bronię pionka sobie na E6 w tym momencie, więc na jedno wychodzi tak naprawdę. No dobra. Ale już D5 to tak wiecie, zagrać. D5 jest takie, no, skandynawska. Nie no, nie można też tego oceniać po jednej partii, bo ja to sobie grałem na, czuj, na czutkę zwyczajnie. Yy, generalnie chyba wyszło dobrze w tej partii, po Debiucie, tak mi się wydaje. No dobra, yy, przeciwnik myśli, myśli. Yy, szuka jeszcze opcji, tak, żeby się wyplątać z tej pułapki, ale jednak nie widzę opcji, żeby się wyplątać. To znaczy, tak, taki ruch? A nie, no to też nic nie daje, bo po prostu zbijam Hetmana. Przypominam też, że już jest jedna porażka na koncie. Serię kończę, gdy tych porażek będzie 10. A więc walczymy dalej. Walczymy, walczymy, walczymy. Zaczynaliśmy też tego speedruna od rankingu 300. A jak skończymy serię, to zawodnicy, którzy tutaj ze mną przegrali tę partię, to dostaną zwrot rankingu. Dobra, jest wybicie, no to wybijam sobie oczywiście tutaj wieżą. Zapewne jakiś tam ruch wieżą na D1 nastąpi, bo na wolną linię grać trzeba. No ale to jest Hetman więcej, to znaczy Hetman zawierze, jasne. Tylko, że tutaj już na spokojnie sobie można próbować może taki ruch nawet. Chociaż skoczek E6 mi się trochę nie podoba. Ale nie, no na 4, bronimy, atakujemy, nawet jakiś taki ruch A3, to wtedy zastosujemy sobie na przykład skoczek C6, żeby już tym, te, tą figurą troszeczkę bardziej pograć, ewentualnie może tędy, coś takiego będę chciał wymyśleć, zobaczę jeszcze, bo w sumie się nad tym mocno nie zastanawiałem, gdzie tam by poruszyć, a może jednak... Nie ma to chyba większego znaczenia. Zagram tędy, żeby przejść tutaj, ewentualnie podważyć. Skoczek tutaj nie działa. Tutaj skoczek pilnuje D7 razem z Hetmanem. No więc myślę, że jak wymienimy po skoczku, to gra będzie o wiele prostsza, bo skoczki to zawsze tam coś mogą namieszać, czasami niespodziewanie i może być przykro. A w tym wypadku tutaj jest wszystko dobrze. Wszystko dobrze działa, wszystko jest dobrze. I lecimy dalej. No, ale przeciwnik walczy, walczy, prawda? Do samego końca walczy. Um. No cóż, gramy dalej. Skoczek. I skoczek na f3, już to jest taki ruch, który też chce spowodować tym, że otworzę pionka, to znaczy otworzę linię, dzięki pionkowi e4, jak wybije się na e3 wszystko, zadziała wieża, a jak już wspomniałem, chcę tego skoczka wymienić, jasne, że tam skoczek h7, coś można było takiego zagrać, ale skoczek na f6 jest tutaj bardzo przydatny, bardzo ważne punkty broni i nie daję tutaj za bardzo pograć, yy, goniec na c5, tak, yy, co on tutaj kombinuje? W sumie nie wiem, tak można spróbować. Nie no, ale gram swoje, skoczek F3, on wybije i tutaj po prostu swobodnie już będę grał. Tak jest, I jeszcze skoczek na E4 ma fajne miejsca, więc y, to y, będzie wszystko działało y, dobrze. Dobra. To zagramy F2. Ojejku, myślałem, że król tylko może być i dałbym widły. A może przecież zbić goniec. Yy, trochę za szybko. Ale to też nie szkodzi. To na spokojnie. Przyrzucę Hetmana sobie. Yy, tutaj na diagonale. I. Yy, yy, no i tutaj jakieś. wjazd wieży. Król się zawsze chowa na H7. Myślę, że na tym etapie yy, mój tu przeciwnik mógłby już sobie darować. No ale to gra w internecie, czasem są mi skliki. Dobra, to już nieistotne, To już yy, wiecie jak jest. Już powtarzałem to. Wiele, wiele razy jak to wygląda. No dobra, wieża E2, coś tam podziałajmy. Ponaciskajmy na przeciwnika tutaj, na gońca. Skoczek E4, za chwilę wchodzi. Wieża. No to mogę zagrać tutaj, a potem dać widełki. No to sobie tak zrobimy. Uprośćmy po prostu grę. No i tutaj oczywiście wybijamy. No przeciwnik w sumie to nie wiem dlaczego kontynuuje. Ale może. Gram sobie do centrum Hetmanem. Za chwilę jakiś tam szach. Będę zbierał pionki. Ewentualnie będę zbierał wieżę, jak się uda. Dobra. Poddał. Szukamy sobie nowego przeciwnika. 1828. Zagrajmy E4. Ciekawy jaki debiut. C5 c 5. Spróbuję zagrać troszeczkę pułapkowo. A3. Mówiłem, żeby nie grać pułapkowo, zagram A3. E5, chyba dobra odpowiedź. Ale w tym wypadku skoczkiem zagram tutaj i gońcem tutaj już jest pilnowane pole D5. Ale to myślę, że i tak jest normalna pozycja. Zauważcie, że trochę podobna jakby ten pionek stąd na C7 do, do partii włoskiej, więc... Tutaj myślę, że skoczek F3 jak najszybciej. Po gońcu na E6 jest taka możliwość. O, zobaczcie, od razu się boi i gra H6. Ruch bez sensu, niepotrzebny. Robię roszadę. Skoczek w las, goniec chce wejść tutaj. Myślę, że niepotrzebnie zupełnie. Sobie w ten sposób gra mój przeciwnik. No, oczywiście ma prawo. Dobra, ja to wezmę i wskoczę chyba sobie tutaj do centrum. Następnie zagram sobie ruch F4, żeby mocno podważać i atakować. Oj, 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 naprawdę. F6. Nie, no jestem zaskoczony totalnie. No to tutaj już jest koniec partii, dlatego że gram tak. On gra tu, ja gram tu. Hop. Hop. Hetman D7? Nie, no miniaturka, słuchajcie, masakra. No, przeciwnik się kompletnie pogubił. No, już może przecież poddać. Czasami to jest bardzo proste, jak widać. Myślę, że co w tej sytuacji? No, on jeszcze gra, no dobra, wybijamy to wszystko. No i co, teraz podważymy sobie Pionka. Cokolwiek jest tutaj powiązany i. No dobrze, tak. Zaraz goniec wyjdzie i wchodzi wieża na D1. Nie ma chyba tutaj za dużo co kminić szach. No już widzę, że przeciwnik chyba jest taki trochę wkurzony. Znaczy mogę tylko tak przepuszczać. Wieża D7 i matowanko. Hop, hop. Dzięki bardzo, że dałeś mi opcję. Mata, no ale tam widzicie, jak poszło. Szybkie, szybka akcja. Czasami, widzicie, gra się bardzo trudno z takimi zawodnikami 1800. A czasami wykorzystujemy błędy. Skoczek na F3. Zagrajmy D5, czyli pionkiem do centrum po prostu. B3, proszę bardzo. No to C5. Goniec B2. O, a atak Larsena, to jest jakaś pułapeczka, to jest, to jest, ja jestem już zaskoczony w debiucie, powiem Wam, jak grać na zaskoczeniu. Jeżeli ktoś tam gra coś takiego, że oddaje pionka, to znaczy, że coś tu jest przygotowane, coś w stylu tam skoczek g5, jakieś pułapeczki, więc ja zagram d4, nie będę chciał przyjmować tego, tej ofiary, jakiś szach może zaistnieć, na pewno. Dobra, widzę, że tu się przyczaił na f7. Tu na razie nic nie ma, bicia chyba nie ma. Jak zagram tak, czy jest bicie, najpierw to rozważam. Tutaj, tutaj wracam. Wszystko się broni. Mogę na razie zagrać skoczkiem, pilnując przy okazji e5, a również za chwilę mogę zagrać e6, jakby co. Więc tu się powinno na razie to wszystko trzymać. Dobra, ruch d3. Gorzej, jak zagram tak, to on mi zbija, ja zbijam i on mi gra tutaj. No to wtedy jestem. No. To jest słabo. Więc na spokojnie chyba... Chociaż ten ruch mnie ciekawi. Chodzi o to, że chcę tego gońca złapać. O wiem co zagram. Tak, teraz grozi taki ruch. Aha, chwila. Jak tu, tu, szach to skoczek. Tu, tu, szach, skoczek. No i tu mi będzie podwisał skoczek. Niedobrze. No właśnie. Prawie złapałem gońca. Ale jak zagram tu, to teraz już to działa. Zobaczcie jak on chce mi tutaj... No po prostu chce mi tego mata załadować. No, skoczek w 6. Mata nie ma. Posunięcie, ale jaką szybko chce mi mata dać E5 jest możliwe, oczywiście. Ja wtedy wybijam, on mi wybija tu, ale to ja zbijam gońca i już pułapki nie ma. Czy zdążę tak zagrać? No i zdążyłem, słuchajcie, go nieco w 4, chyba najlepszy róg dla mnie. Hop, 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 Herman A5, ale pułapka. Taka typowa, no czaiłem się na nią, czaiłem, no i się udało. Teraz E5. Aaaa, skubaniutki nie no to chyba wybijam końcem, bo jak zagra tak to ja gram tu, ok jak zagra tutaj to po prostu skoczek d5 chodzi o to, że skoczek podwisał no i tam jakiś szach jeden może być zawsze jest g6, nawet król d7 można zagrać w tej sytuacji już mamy figurę więcej teraz trzeba ustabilizować i wygrać Mogę nawet dać szacha i zrobić długą roszadę. To zróbmy tak. Zróbmy tak. Dlaczego by nie? Też mógłbym zagrać sobie w ten sposób oczywiście, ale długa roszada, on hetman c7 i y, ja skoczkiem tutaj na przykład i hetman f7 znaczy. Długa roszada, uciekamy, a tutaj przeciwnik jest przywiązany do skoczka. Król nie może za bardzo sobie pochulać w tym momencie. Tu nie muszę tego na razie ruszać, więc zagrajmy sobie gońcem, wykorzystujemy fakt, że mamy figurę więcej, tutaj planuję od razu przycisnąć, dobra i goniec na G5. Bardzo szybko zagrałem, bo jak on mi zbija, to ja zbijam tu i tutaj to tam, ale on może odejść, ale wtedy widełki, aj to jest koniec partii. W najgorszym wypadku, jak on zbije tu, mogę po prostu odbić. Tak sądziłem, że F4 się może pojawić takie posunięcie. Zbijamy skoczkiem. Ok. Teraz mogę chyba zbić tutaj w ogóle. No muszę policzyć. Trochę za szybko to idzie. Znaczy też mogę po prostu tutaj walnąć. To też nie jest problem. Ładnie to sobie też wykminił. Zbijam tutaj. On odbija, ja odbijam. On idzie tu. No właśnie. Tego nie chcemy. Mogę też tak. Mogę też w ogóle odejść najpierw Hetmanem. Tutaj tego skoczka oddam. Wtedy tak. A może to będzie trochę przegięcie. Zbijamy tu na razie. Jak on zagra tak, to po prostu damy szacha znowu albo. A on zrobił roszadę. Zdążył. No dobra. Zrobił roszadę, no to zrobił. Tu wjeżdża skoczek, a potem tu. Czyli troszeczkę poszło to w stronę ostrej gry. Ale wracam skoczkiem na D5. Z uwagi na to, że chcę zagrać tak, na przykład. Dobra, eee, taki ruch grozi zawsze wierzę wieżę i to sobie biorę pod uwagę. Gram tak. Przypuszczam, że odbije. Jak odbije to dobrze, pozbędę się super skoczka białego, a w innym wypadku też zbije tu po prostu. Hetman F3 dostrzegam jeszcze takie posunięcie. Eee, jakieś kłopoty, no właśnie. Widać, że przeciwnik tutaj szuka aktywności przede wszystkim. Aktywności to ważne. Dobrze gra oczywiście, to, to mi się podoba. Spokojnie jak na wojnie. Przy okazji pilnujemy pola D6. Goniec E7. No nawet z figurą więcej, zobaczcie, że nie można się za bardzo rozluźnić, bo cuda się mogło dziać. Ok, wieża tu się broni, tutaj skoczek broni. Póki co odbijamy. Skoczek broni tu, skoczek broni tu. To się broni, że tak powiem. Goniec nie gra. Skoczek odbity, gram Hetman B2, aby próbować tam już kontrolować ewentualnie. No, pionek mnie ten C2 za bardzo nie interesuje. A no właśnie, widzimy, że jednak przeciwnik fajnie to rozgrywa. Spróbuję, no właśnie, czy zagrać tak, żeby mieć otwartą linię, czy mi to coś da? Czy jednak zachowawczo tak? On mi będzie gonił tutaj. Dobra, zagramy wieżę w 8 najpierw, bo nawet jak on mi wtrąci, to ja zbiję tę wieżę. Ok, bo chodzi o to, że jak teraz ja sobie na przykład zagram tak i on mi zagra tu, a ja zagram tak i on mi przepędzi. A nie, mi się coś obzdrało, że mata mogę tam później dać. To jeszcze nie teraz, jak widać. No więc w tej sytuacji, w tej sytuacji. Mm, Chyba jednak zagram tak, będę bardziej asekurował tutaj. E, tutaj, 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 tutaj. Ten Hetman zawsze ucieknie sobie zygzakiem. Dobra, zbiera pionki, ma prawo. I teraz tu. Próbujemy wymieniać wieże, a przy okazji chcę dać szacha. Już nie będą groźne takie pułapki jak goniec E1, bo jak na przykład tak, tak, goniec E1, to ja mam szacha i daję tam mata. Hello. Tutaj wisi przecież. Ale... No, jejku, jak mam dużo opcji. Ja mogę nawet zbić te wieże, bez problemu. I wygrać, bo odbiję tu i będzie to bardzo prosta wygrana. Ale może zagrać tak. Nie, nie będę chyba kombinował, wiecie, wezmę te wieże. Oczywiście, że biorę te wieże. To jest prosta wygrana. No, 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 to jest łatwutka wygrana. Musi to być łatwa wygrana. Znaczy, dostrzegam jeszcze takie posunięcie oczywiście. Ale tu jest mat za chwilę, więc on musi trzymać pierwszą linię. Dobra, to się wszystko tutaj trzyma. No to jest szach. No i zasłoni się to jeszcze tak. No to tutaj mamy mata. Dobra, i lecimy sobie z kolejną partią. Go. Mamy tutaj Indonezja E4. Zobaczymy, jaki debiut. D5, czyli teraz w drugą stronę. No zobaczymy, jak przeciwnik sobie z tym radzi. Wybije, skoczek F6, czyli z drugiej strony mamy opcję. No dobra. Zagramy D4. Zagramy C4. Skoczek B6 powinien zagrać. A wrócił. Czyli nie będzie ten wariant, o którym myślałem. Skoczek C3. Y, gram sobie tym skoczkiem. Jeszcze nie gram skoczek F3, żeby mi tutaj goniec nie zagrał. Jeszcze się w tym. Y, y, z tym się y, chcę wstrzymać. Mogę też na spokojnie goniec E2 najpierw zagrać. Żeby wytrzymać jak najdłużej ten ruch. Bo jak sobie teraz zagram i i goniec, powiedzmy, no to już mam jakieś tam opcje. Skoczek na E5 ewentualnie. Mogę też takiej trochę innej kolejności. Dobra, goniec F5 no to skoczek F3 teraz tak zagram, bo on nie zagra na pewno gońcem na G4. Raczej słaba, ra, raczej mała, mała, hmm, coś chciałem powiedzieć, raczej niemożliwy ruch. Znaczy, no człowiek tak raczej nie, nie gra drugi raz tą samą figurą. Mała szansa na to była, o właśnie, zabrakło mi słowa. E6, no dobra, zobaczcie, że my sobie wyprowadzamy figury w sposób bardzo, bardzo naturalny. No to kontynuujmy to dalej. Goniec F4 niech będzie. Hmm, H3 tutaj no niby można. Bardziej coś takiego mnie kusi, ale chyba B6 dostanę, a tego nie chcę. A może tego gońca weźmy sobie, zjedzmy. A może tak w ogóle zagrać aktywnie? Spróbuję tego gońca wziąć. Spróbuję zostawić parę gońców raczej. Ten goniec na E3 by stałby troszeczkę lepiej. Ale myślę, że na H4 też jest OK. Na F4 znaczy się ten goniec, a tego gońca co w ten sposób też mi oddać. Dobra. sprytne to jest biorę. I wracam z koczkiem na F3. No dobrze, mam parę gońców. Kwestia teraz, czy to się wykorzysta. On nie ma białopolaka, a to jest ważna figura. Tutaj goniec na d3, od razu poprawiam gońca, nie obawiam się już związań, bo nie ma czym. Skoczek może wrócić, może ten skoczek zagrać. Wprowadzę zaraz wieżę na e1, hetmana na c2 ewentualnie, wieża na d1. No mogę też na przykład, wieża 1 hetman e2, wieża d1. Różne są plany. Grunt, żeby tutaj na przykład grać w taki sposób, spokojny. Minimalna przewaga, więcej przestrzeni, na spokojnie, nie śpieszymy się. No dobra, lecimy dalej. Przeciwnik myśli. What? Wow, to był dobry ruch zaraz, 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 chwilunia, ale przecież mogę tutaj palnąć, to nie jest dobry ruch, potem H4, on musi tutaj, żeby nie stracić figury, nie, straci figurę, hop i H4, skoczek będzie uwieziony, słuchajcie, dobrze mówię, no dobrze mówię, no skoczek nie ma innego odejścia. A i udało się dostrzec błąd i go wykorzystać. No teraz albo zbijam skoczka gońcem, albo pionkiem, bez większego znaczenia, bo jak tak, no to zbijam oczywiście gońcem. Ale się partie pojawiają. Przypominam tylko, że już jest jedna porażka na koncie. A jak będzie ich 10, to seria się kończy. Zobaczymy, jak, na jakim rankingu najdalej uda się dojść. No właśnie i teraz. W szachach zwykle jest tak, że jak ktoś już widzi, że trochę źle zagrał, to wtedy zaczyna myśleć, a to trzeba próbować myśleć przed tym, co nie. No to się to oczywiście łatwo mówi. No i zbicie bicie, no to gońc D6 tak gram, żeby stępem zaatakować. Już sobie za chwilę wstawię C5 i no, będę grał na słabości, nie muszę tutaj specjalnie grać na jakieś maty. No właśnie, wieża F6 nawet poszło. Myślę, że C5 zagram sobie, żeby już trzymać gońca. Mogę też gońca na C4 ustawić. Wieża E1, Hetman E2. A tutaj szuka przeciwnik opcji. Dobra, jakaś tam jedyna nadzieja jego. Dobra, Hetman G4 z opcją wybicia tu. Znaczy, jak skoczek zagra, to będę miał szansę tu albo tu. No, automata nie ma. Goniec pilnuje. Wieżu zaraz na E1. Ok, tu się powinno wszystko już ładnie raczej ułożyć. Hetman F6 pełna zgoda. Wieża A na E1. Wprowadzam ostatnią figurę do gry. Ten ruch jeszcze widzę, że jest możliwy, ale to zawsze kopnę. Mogę trochę luźniej pograć znaczy w takim sensie, że czasami mogę oddać po prostu nawet pionka. I kurczowo nie trzymać się tego, że muszę trzymać wszystkie pionki. Teraz myślę, że F4 zrobi robotę, z uwagi na to, że tu się otwiera kolejna wieża. Aj, nie zrobi roboty! Podstawiłem figurę Hetman D4. Za szybko. No właśnie, i mam za swoje. Znaczy, plus jest taki, że mam akurat figurę więcej w tym momencie, więc ją oddam, ale już robi się gorąco. No muszę tak, i wieża nawet tutaj będzie groziła. No wow, no to mam, no, 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 no cóż mogę powiedzieć, podstawiłem figurę. Więc on musi wziąć tutaj, ok, no ale chyba jeszcze nie będzie tak tragicznie, bo tutaj mam wybicie. Więc będzie raczej, raczej też powinno być dobrze. No ale podstawka to podstawka, no to, to już wiecie, to takie rzeczy to y, nie powinny się zdarzać zbyt często, a jednak y, się zdarzają. Dobra, tutaj się nic nie dzieje, bije. Bije, wszystko się trzyma, liczymy pionki. Jednego pionka mniej mam, ale ta wieża jest zaplątana. Skoczek jest nieco zaplątany, to jest ważne. Tu król już się wieża schowała. Będę mógł grozić na przykład takim zagraniem. Dobra, tutaj widzę, ewentualnie jeszcze mi przychodzi do głowy coś takiego, żeby tam go uderzyć mocno. Ewentualnie tutaj jest jakaś różnica w tych posunięciach. Jest, bo tutaj to wymieni mi hetmana. No to gramy sobie hetmanem na f4 i grożę zagraniem hetmanem f7. Czy jest obrona przed tym ruchem? Nie widzę. Taki ruch jeszcze widzę, ale jest szach, krucha 8 i Hetmana 7? Wystarczy, chyba. Także, jednak, aktywność figur tutaj działa dobrze, co nie. Ale już zobaczcie, na tym etapie robi się tak już gorąco no i są podstawki. Czasami, właśnie, no właśnie, i to jest to, jest to słuchajcie, że rozkojarzasz się. Ja się trochę rozkojarzyłem, jednak, i, i podstawiłem figurę. Zbyt y, y, małe skupienie. Ale to może warto na rozgrywać rano na świeżości. Zwykle rano go grywałem, teraz nagrywam go po południu, ale to nie jest tłumaczenie, tylko tak sobie głośno myślę. Głośno myślę i sobie podpowiadam. No dobra, zobaczcie, goniec Z6, no jednak potwór tutaj, co nie? Kluczowa figura broni bardzo ważnych pól. No cóż, no i przeciwnik się zamyślił On oczywiście Hetman F5 nie może, bo wybijam I tam na E8 leci No więc tu się robi ciężko No to biorę wieżę, co nie? Zbijam wieżę, on oczywiście odbije tutaj, będzie walka jeszcze Ale no po prostu biorę wieżę Skoczę gdzieś A tutaj się broni od wszelakich matów No tak. Dobra. E, dzięki serdeczne za uwagę w tym odcinku i zapraszam do kolejnych. Pozdrawiam i do zobaczenia.